Jestem bardzo szczęśliwa, zresztą chyba widać. Anna Tatka, Natalia Stencel, Alan Misiewicz, Oliwia Drost. To laureaci 8. edycji konkursu na reportaż imienia Macieja Szumowskiego Polska zza siódmej miedzy. Maciej Szumowski jest twórcą reportaży i filmów dokumentalnych, legendą Gazety Krakowskiej. Tematem tegorocznej edycji było pytanie, po co nam te studia? Reporter potrafi zobaczyć tę warstwę rzeczywistości. Członkowie kapituły konkursu mieli do przeczytania blisko 200 nadesłanych prac. Po przeczytaniu tych reportaży sobie uświadomiłam, że ci młodzi ludzie są w strasznie trudnej sytuacji, że oni właściwie te perspektywy, które mają na przyszłość, one są kompletnie niewiadome i mogą znaleźć fantastyczną pracę, a mogą właśnie ukrywać to, że skończyli studia, bo nikt ich nie będzie chciał zatrudnić z wyższym wykształceniem. Więc to mi się wydało dosyć smutne, bo te prace prowokowały do takiego pesymizmu, ale mam nadzieję, że jednak no, jest jakaś iskierka nadziei. Skala frustracji, rozczarowania, rozgoryczenia, złości, która przebijała z bardzo wielu prac, była ogromna. Na szczęście znalazły się też prace pozytywne, optymistyczne, pokazujące, że dzięki determinacji, pasjom, wytrwałości, wierności samemu sobie, czy poczuciu wreszcie takiego głębokiego sensu studiowania, zdobywania wiedzy, można dzięki studiom znaleźć sobie miejsce w świecie, w życiu. Bohaterami wszystkich nagrodzonych reportaży byli studenci. Oliwia Drost z Warszawy w reportażu Poprawka z dermatologii opisała historię studenta medycyny. Powiedziałam historię Joachima, który na czwartym roku medycyny zachorował na bardzo rzadki zespół Lyola. I tylko dzięki wiedzy wyniesionej z wykładów i dzięki wiedzy wyniesionej ze studiów rozpoznał u siebie objawy i prawidłowo zdiagnozował chorobę. Dzięki temu właściwie dzisiaj żyje. I dzisiaj jest z nami, bo lekarze przewidywali, że jest to zupełnie coś innego. Pociąg do nauki to tytuł reportażu Alana Misiewicza z Bytomia, który opowiedział historię swojej koleżanki ze studiów. Na studiach zaczęła rozwijać swoją pasję do podróży, a przy okazji do studiów. I wędrowała sobie po całej Polsce pociągiem właśnie tytułowym. Białystok, Śląsk, Kraków. Wszędzie tam poznawała ludzi, zachwycała się prostym światem. Żadnych sensacji, żadnych intryg, po prostu ekscytacja zwykłym światem. Tekst Natalii Stencel pod tytułem 24 lata był zapisem zarówno własnych doświadczeń, jak i kolegów, którzy ukończyli studia humanistyczne. Chciałam sportretować ich sytuację, jak to wszystko wygląda, co tak naprawdę im zostało po tych studiach i czy ważniejsza jest ich pasja, którą się żywią w zasadzie, czy sytuacja na rynku pracy, która jest przytłaczająca. Moim zdaniem najważniejsza jest pasja. Autorką najlepszego reportażu podczas tegorocznej edycji konkursu została Anna Tatka. Na co dzień pracuje w hospicjum dla dzieci w Krakowie. Poszedł na studia, wymyślił Maję, to opowiedziana przez nią historia studenta AGH, który stworzył urządzenie pomagające monitorować stan pszczelich uli. Powiedział mi o całej drodze powstawania tego projektu, o tym, jakie napotykał trudności, z czym musiał się zmierzyć i no i na koniec faktycznie zaprojektował tą swoją przyszłość, mimo że jest dopiero na trzecim roku studiów, już ma swoją firmę, będzie ten projekt wdrażał, no i pokazał mi, że warto studiować. Wręczenie nagród odbyło się 20 marca w Międzynarodowym Centrum Kultury. Organizatorami 8. edycji konkursu byli Gazeta Krakowska, Telewizja TVN oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Maćka Szumowskiego.